trenerze, to na pewno nie był łatwy mecz. Gwiazda bardzo długo dobrze się broniła w tym spotkaniu. No tak, przestrzegałem zawodników o tym, że to, że Gwiazda jest na ostatnim miejscu i jeszcze nie wygrała, to tak naprawdę nic nie znaczy. Ja wiem o tym, że ten zespół stale robi postępy i to jest bardzo też niewygodny rywal. Oglądałem ich mecze wcześniejsze i wiem, że dopóki ta pierwsza bramka nie padnie, to naprawdę są męczarnie. Gwiazda świetnie broniła. Wprawdzie no, przypominało to trochę mecz pierwszoligowy. Przypomnijmy sobie, jak też drużyny przyjeżdżały tutaj, ustawiały zasieki na swojej połowie. Długo nie mogliśmy znaleźć sposobu. No i co? No dobrze, że ta bramka padła w końcu. No i otworzyła nam wynik meczu. Także no co, słowa uznania dla chłopaków za to, że wierzyli i walczyli do końca. Oby jak najmniej takich meczów, bo to też nie było jakieś rewelacyjne widowisko, powiedzmy sobie szczerze. Za tydzień kolejny ciężki mecz, tym razem przeciwko Katowicom. To chyba będzie jeszcze większe wyzwanie, jak dzisiejsze spotkanie z Gwiazdą. Oczywiście, że tak. Drużyna z Katowic słynie też z bardzo mocnej gry w obronie i grają u siebie, także my wiemy o tym, jak ciężko jest nam na wyjazdach, ale tym razem jedziemy dzień wcześniej. Też będziemy mocno się na pewno przygotowywali do tego meczu i postaramy się sprawić niespodziankę, wywożąc jakieś punkty z Katowic. Długo broniliście się w meczu przeciwko FC Toruń, ale w końcu karny podyktowany i bramka stracona i wynik się już otworzył dobrą sprawę. Jakie to uczucie, kolejny mecz bez punktów? No na pewno, przyjeżdżamy, jedziemy tutaj 5 godzin, ciężki teren Toruń, niby Beniaminek, ale doświadczeni zawodnicy. Wydaje mi się, z przebiegu meczu tak zakładaliśmy, że będziemy wyprowadzać groźne kontry, kilka ich naprawdę wyprowadziliśmy, mogliśmy nawet prowadzić, tak się nie stało, no końcówka, no nie wiem, szczerze mówiąc nie wiem co się stało. Stoimy z Michałem Wojciechowskim, że tak powiem, nic się nie dzieje, a sędzia nagle karny gwiżdże, bramkarz ma piłkę w rękach, ciężko to wytłumaczyć. I niestety wracamy na Śląsk bez punktów i musimy walczyć dalej, nic nam innego nie pozostaje. Chyba niełatwo się gra, gdy tyle kontuzji w zespole. Przyjechaliście tutaj w okrojonym składzie, mimo to chyba najlepszy was mecz w tym sezonie. No walczyliśmy, że tak powiem, na 200%. Teraz już nam nic innego nie pozostaje. To już jest piąta kolejka, znowu bez punktów. Nie dość, że mamy, że tak powiem, dość młodą, wąską kadrę, to jeszcze kontuzje, kartki i że tak i praktycznie chyba w żadnym meczu nie wystąpiliśmy w pełnym składzie. Przyjechaliście Torunia w bardzo okrojonym składzie, ale bardzo długo graliście równorzędne zawody z FC Toruń. Chyba może być pan zadowolony z zawodników z tego spotkania? Dzisiaj z zawodników jestem dumny. Przyjechaliśmy tutaj bez 3-4 zawodników. Chłopacy włożyli mnóstwo sił, serce zostało na boisku. Raz po raz żeśmy bardzo groźne kontry mieli. W zasadzie tych klarownych sytuacji nawet było więcej z naszej strony niż z Torunia i im dłużej ten mecz trwał, tym coraz bardziej Toruń tracił głowę, a my cały czas mieliśmy sytuację i nagle zdarza się 37 minuta, w której, no nie wiem, co, nie wiem jak to nazwać, sędzia nas po prostu okradł. Nazwać to błędem kardynalnym to jest za małe słowo, to jest po prostu niewytłumaczalne. Zawodnik, nasz bramkarz łapie piłkę, pivot, czyli Mikołajewicz trzyma naszego zawodnika, razem stoją, no to jest niewyobrażalne dla mnie. Ja przeprosiłem chłopaków za to, przeprosiłem za sędziów, nie wiem jak to jest możliwe, nie wiem jak takie coś można w takim momencie zagwizdać, tyle serca włożone, wszystko nam generalnie nie sprzyja, chłopacy tak dali, bo tyle kontuzji, takie serce, od początku sezonu idzie nam pod górkę, a tutaj ta drużyna zagrała naprawdę wprost rewelacyjnie. Całkowicie taktykę żeśmy zrealizowali, wyeliminowaliśmy błędy, po których żeśmy tracili bramki. Głównie wynikało to z głupoty, ale niestety no jak już sędzia odgwizdał rzut karny, zawodnicy z Torunia się śmieją, trener Hirsch mnie też przepraszał, mówi niestety takich mamy sędziów, no nie powinno to tak wyglądać. Tyle serca włożone, wszystko poszło na marne przez taką decyzję. Uważam, że gdyby nie ta decyzja, to spokojnie mogliśmy się pokusić o 3 punkty, bo tak naprawdę było coraz groźniej pod ich bramką, nie pod naszą. I w zasadzie tyle. Nie za ciebie. Udało ci dzisiaj odmienić losy tego spotkania. Bardzo długo graliście równorzędne zawody z Gwiazdą, ale w końcu wykorzystany twój rzut karny przeważył szale zwycięstwa na waszą stronę. No tak, udało się strzelić. Stwarzaliśmy sobie sytuację praktycznie od początku spotkania.
No w końcu w drugiej połowie udało się, także cieszymy się. Ale nie był to na pewno łatwy mecz. Czy jesteś zadowolony z twojej gry i kolegów w tym spotkaniu, bo bardzo długo nie mogliście przebić się przez defensywę Rudzian? No nie do końca, bo w pierwszej połowie to nie wyglądało najlepiej, w drugiej troszeczkę za wolno graliśmy piłką, w drugiej połowie troszeczkę się przebudziliśmy, już to trochę lepiej wyglądało, no i w końcu udało się strzelić, także finał był pozytywny. Wyglądało trochę tak, że oszczędzacie siły na kolejny mecz z Katowicami. Jak przygotowania do kolejnego spotkania? No nie, to tak nie można powiedzieć. Na pewno nie graliśmy na pół gwizdka. Graliśmy na 100%. Po prostu zespół z Rudy Śląskiej postawił nam trudne warunki. No ale tak jak mówię, no, całe szczęście przełamaliśmy się, w końcu strzeliliśmy tą bramkę i później już dołożyliśmy dwie. Zespół gwiazdy musiał się otworzyć, no i już jedną do pustej bramki, drugą z kontry. No i cieszymy się.